W ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości 2024-2027 prowadzimy projekt Wielosegmentowy Model Narciarza do Analizy Kinetycznej. Gościliśmy czołowe zawodniczki kadry narodowej kobiet, Marynę Gąsienicę Daniel i Magdalenę Łuczak oraz ich trenera Marcina Orłowskiego. Cześć Maryna, witamy na naszej uczelni. Co skłoniło Cię do odwiedzenia naszego Laboratorium Wysiłku Fizycznego? Dzień dobry, akurat jesteśmy na zgrupowaniu kondycyjnym w Cetniewie i przyjechaliśmy tutaj zrobić badania na urządzeniu Biodex. A jakie masz oczekiwania wobec dzisiejszych badań i testów? Mam nadzieję, że uda się sprawdzić i porównać konkretne grupy mięśniowe, zwłaszcza w dolnych partiach. No i to jest tak naprawdę nasz główny cel. W laboratorium przeprowadzono intensywne testy siły mięśniowej nóg w różnych warunkach obciążeń, a także testy mocy i szybkości reakcji. Zawodniczki potwierdziły swoją wysoką formę, uzyskując doskonałe wyniki. Naszym największym sportowym celem w tym sezonie są Mistrzostwa Świata, które będą w Zalbach. Oczywiście chciałabym przyjechać przygotowana i przede wszystkim zdrowa, żebym mogła dać z siebie wszystko właśnie w Zalbach. Na pewno marzymy bardzo wysoko i celujemy wysoko, ale też bardzo ważne jest to, żeby właśnie być zdrowym i móc dobrze po prostu angażować całe swoje ciało w trening i walczyć na najwyższym poziomie. A czy możemy liczyć na pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata? Tego nie wiem. Na pewno dam z siebie wszystko, żeby wskoczyć na podium Pucharu Świata. Zawsze o to walczymy, też po to trenujemy. Każdy sportowiec na pewno jest coraz bardziej głodny w miarę, jakie wyniki osiąga. Coraz wyżej celujemy, więc ja też celuję w podium i mam nadzieję, że w tym sezonie gdzieś na to podium uda się wskoczyć. Najfajniej byłoby w Zalbach.